Siema, jestem Bizonej, a to jest Starfield. Zostałem karateką. Potrafię kung fu pistoletu. Okej, głupie, nieważne. Mamy pogadać z Aleksem Shibabubem, czy jak się go się nazywa? Shadidem, przepraszam bardzo. Siema, Alex, Shibabub. Hey, I wondered when you might come by. I'm Alex. Nia's reports Alexa? I've always wanted to go there. What did you think? Co powstrzymuje cię przed podróżą do Neonu? Oh, I can't fly anywhere. Issues with my Eustachian tubes. Being in a pressurized environment is like someone taking a laser cutter to the sides of my head. It's not great, but at least I can pretend to visit the party capital of the galaxy by having you tell me about it. Nie jestem tu po to, by prowadzić pogawędki. Okay, okay. The new deputy is all business. You angling to make Ranger tomorrow or something? Chcę dostać kapelusz kowbojski, draniu. Anyway, moving right along. So how'd it go? Turn up anything useful? Daj zaszyfrowaną tabliczkę. Potrzebuję twojej pomocy z tą zaszyfrowaną tabliczką. Strażnik Price twierdzi, że możesz odszyfrować tę tabliczkę. Chcę mieć tę tabliczkę odszyfrowaną tak szybko, jak to możliwe. Ease up on the throttle there, deputy. You don't get to give me orders. But yes, I'll help you. See, cryptography is not just a hobby for me, it's kind of an obsession. Some people unwind by taking a vacation, others go out to a bar with friends. Me, I crack codes. Now, if you get any more of these, bring them to me. It helps if I can compare different instances of the encryption they're using. Just look for me up here. I have no life, so I'm not usually hard to find. Ile czasu zajmuje złamanie szyfrowania? It'll take as long as it takes. You can't rush a job like this. One thing I can promise you, though, is that it'll go a lot faster if I don't have to answer silly questions. Stary, chyba nie masz pojęcia, do kogo ty mówisz, chłopczyku z brudką. Nie wychodzisz zbyt często, prawda? Oh, why should I? Nothing but dirt, cold air and ash are waiting for me out there. I like my nice cozy światło słoneczne, masakra. Space much more, thanks. Liczę na ciebie, Alex. Miłej zabawy. Oh, I will. I guarantee it. Porozmawiaj z Danielem Blake'iem. No dobra, dziadku szeryfowy, gdzie ty się tutaj znajdujesz? Pewnie trzeba iść dzisiaj po schodach, nie? O! Tutaj były drzwi! Matrix nie dogania. Jestem bohaterem! A ty co, dziadku, co? He? Nie jesteś już taki szybki, he? No dobra. No dobra, szeryfie. Welcome back. Any luck finding out who stole that ship from Hope Tech? Z pomocą strażnika Price'a udało mi się namierzyć złodzieja. Tak, to złodziejka statków o nazwisku Grace Irley. Tak, ale cała robota spadła na mnie. Strażnik Price nie był zbyt pomocny. Bam. This is your case, remember? Price has his own responsibilities. Sounds like you're making real progress. Dzięki. Chyba zaczynam się powoli wdrażać. Podziękujesz mi, gdy zdejmę pierwszą. Myślę, że zdecydowanie należy mi się awans. That ain't for you to decide. I want you focused on the job at hand, not on a promotion. The Rangers ain't like being a security guard. You earn your place among them. Cicho, kapeluszniku. Świetnie poszło. Mam imiona dwóch wysoko postawionych członków pierwszej. Mai Cruz i Marka, albo Marca. I kwietnia. Pierwsza ma człowieka od pieniędzy, który nazywa się Marco Polo, a także niejako Mike Cruz. Niewiele, tylko kilka nazwisk. Marco zajmuje się pieniędzmi, jest też Maja Cruz. I Tom Cruz też. Sounds like you've got a couple of new leads to follow up on. I have a guess who Marco might be. I served with Maya Cruz. She's a technical genius and an expert hacker. I can give you some background if you want it, or we can go straight to planning your next move. Okej, dobra, po pierwsze. Co sądzisz, że domyślasz się, kim jest Marco? There was a mech driver in the 1st Cavalry named Marco Graziani. He came from money. And when the 1st Cav got a reputation as the top unit, he transferred in. Rumor was that bribes made it happen. Marco had a knack for getting hold of anything we needed. There was talk, the family fortune came from smuggling, and I believe it.
He had this dream to become a wealthy businessman when he got out. But I guess that got put on hold when they locked him up. Co jeszcze możemy powiedzieć o May Cruz? May Cruz, nie May. She was a child prodigy, which probably explains her arrogance. Even so, she was fiercely loyal to Major Hull. I don't think she'd ever give him up. If you find her, don't expect her to cooperate. Zegartyka, porozmawiajmy o tym, co dalej. All right. How can I help? Marco trzyma swoje położenie w tajemnicy. Jak mogę go znaleźć? Around the time he got out of jail, we started hearing Marco's name in circulation. Word is he's heading up a smuggling racket. Based on what you've learned, I'd presume he's funneling his ill-gotten gains to the first. Ranger Autumn McMillan is out at Red Mile right now, looking into the smuggling operation. I suggest you pool your resources. Just remember, that's outside Freestar Collective space, so we've got no jurisdiction there. Nie wiem, mam się bać, czy co? Gdzie ktoś mógłby się udać na długotrwałe leczenie? Most likely place would be the clinic. It's in Freestar Collective space and provides the best medical services credits can buy. They also guarantee privacy, so it's an ideal place for someone trying to keep a low profile. Ranger Ben Armistead has posted there. I'll send him an update on the situation. Dobra, to wystarczy, by mieć się na czym oprzeć. Your priority is to gather more intel about the first. What are they planning? Who are they working for? Where are they headquartered? Just remember that your targets were locked up because they were loyal to their unit. They think the Freestar Collective betrayed them. In other words, you ain't gonna get a warm welcome. So be careful. Good hunting, deputy. Ojoj, kapitan, 8300, kurde. Hasta la vista, mada papista. Okej, gdzie tu mamy iść? O, nie zacinaj się, gro. Udaj się do kliniki. Gdzie ona się znajduje? Na stacji gwiezdnej. No to pęk! O, proszę bardzo. Dziękuję. Mogę w końcu zadokować jak prawdziwy gentleman. No dobra, to idziemy. I understand that. I'm not blaming you directly. Dr. Salvato, how long have you been here? About a year now, doctor. And in that year, how many times have we had jestem w instytucie? Kulturalnie, elegancko. Oh ja się rozwaliłem. Ben Armistead. Yeah? Got some trouble? Oh, now hold on a minute. You're the new deputy, ain't you? You know, the Marshal's been sending out reports, keeping us all in the loop in your investigation. No, to dobrze, że wszystko wiesz. Co o mnie mówił? Well, now that'd be telling, wouldn't it? It ain't anything bad, if that's what you're wondering. You just keep your mind on the task at hand. Nie bądź taki mądry, okej? To dobrze, bo nie chcę tracić czasu na wyjaśnienie ci tego. Więc wiesz, że namierzam członków pierwszej. Świetnie, zaoszczędzi to nieco czasu zarówno mnie, jak i tobie. Yep, I'm pretty well caught up on things. Ben Armistead, pleased to meet you. Well, I guess that's the long and short of it. You're the newest member of the Rangers, and I'm the oldest. How you doing, old man? Well, I'll be a Dust Wrangler's cousin, Sam Coe. Oh, it's been too damn long. Why, Cora must be what, 9, 10 years old by now? I wish. She's 12. Almost a teenager? My goodness. And here I thought I had enough gray hairs already. So, are you back? Oh, no, no, nothing like that. I'm just out here to watch the deputy's back and see what kind of trouble we can get into. I see. Well, back to the matter at hand, then. So, is one of them first mercenaries here at the clinic? A co, za dużo chcesz wiedzieć? Być może. Potrzebowała operacji, ale nie wiem dlaczego. Tego właśnie zamierzam się dowiedzieć. Raring to go, huh? No better place in the settled systems to get medical treatment. You can bet it beats anything them UC piglets got. Ironic, given they're the ones who built it. I know just the man who can help you. Right this way, deputy. Klusek, zawsze mogłeś mi powiedzieć, gdzie iść, a nie...
Nie lubię podążać za wami, ale niech będzie. A nie patrz się na mnie, ziomek, okej? Okay? Nie moja wina, że musisz podążać za nim. I'm not much more than a glorified bodyguard for Dr. Darvish. She's the one in charge. And she's also on the Council of Governors. Most of the staff don't seem fond of the idea of me being here, and I ain't fond of them right back. Bunch of stuffy eggheads, if you ask me. Except Ari, that is. He's about the only one I can have a conversation with. Now, hey there, Ari. Working hard or hardly working? Hey, Chief. A little more the former than the latter. You had a chance to talk to Dr. Jesse. What brings you by? Really fun guy. Well, the guy. Deputy here could use some help. Came looking for someone who might be a patient. Almost ink is non-existent. I'll see what I can do. Well, I'll leave you in Mr. Miller's capable hands. You need anything else, I'll be in my office. A ty czego chcesz, Daniel Tiruva? Dobra, dobra, Ari Miller. Nie mówcie do mnie. Our computer systems have been having some issues. Co jest przyczyną problemów, Daniel Tiruva? Co jest przyczyną problemów? The patient records database is acting up. Access is a lot slower than normal, and I have no idea why. I'll look into it later. For now, let's focus on your investigation. Okej, okay, potrzebuję wyników, nie wymówek. Po prostu zrób co w twojej mocy. Interesujące, osoba, którą namierzam, jest ekspertem komputerowym. We don't give the patients free access to our computer system, so I doubt that's related. And still, it's worth keeping in mind. So who's the suspect you're after? Może ciebie, Była żołnierka Maya Cruz. Walczyła dzielnie w wojnie kolonii. Bezwzględna najemniczka Maya Cruz. Jestem tu, by oddać ją w ręce sprawiedliwości. Nazywa się Maya Cruz. Była żołnierka. Nazywa się Maya Cruz. Tyle ci powinno wystarczyć. The name's not ringing any bells, but maybe we can approach this another way. Do you know what was wrong with her? Dostała strzałę w kolano. A skąd wiedzieć? Co ja jestem? Lekarzem? Jestem Dr. House? Tak, poniekąd. To była pilna sprawa wymagająca długotrwałej opieki medycznej. Nie, niezbyt. Wiem tylko, że niezbędny był długi pobyt w szpitalu i że to było raczej coś pilnego. A co za różnica? Jest przestępczynią, więc tak czy inaczej dostanie to, co jej się należy. Jej nazwisko nie wystarczy? It should be, unless she's using a different one. So, do you know anything else about why she'd be here? Kurde, wszystko musi wiedzieć. A co za różnica? Jest przestępczynią, więc tak czy inaczej dostanie to, co jej się należy. Have it your way. I can access the patient records from my terminal, assuming the database cooperates. Come on. Następny, na którym muszę ułazić. Just a little more job security. Szybki się, bo cię... Gościu, uczepiłeś się mnie i gdzieś do mnie klędził. Nie jestem zainteresowany, okej? Okay? Jak będę potrzebował medycznej pomocy, to się od ciebie zgłoszę, Tiruva, a nie, tak, żebyś mi zawracał głowę. Gadam z Keanu Reevesem, nie? A czy będzie można przeczytać tutaj? Czekaj. Dawaj. O, faktycznie coś tutaj widać. Myślałem, że to będzie kompletnie rozmazane. To jest tekstura, ale mimo wszystko to. No nieważne. A nie, to wygląda jakby coś tam faktycznie zmieniał. A. Animacja. Okay, finally. Here we go. Oh. No i? No matches found for a Maya Cruz. No to szukaj przy Tomie Cruzie, nie? To powinno już być. Co mam porozmawiać? Nie mógłbym od razu dopowiedzieć, że... No dobra. Jak szybko wstał. Te modyfikacje są piękne. Which actually makes a lot of sense if she's a wanted woman. No dobra. Jeśli tylko na tyle cię stać, to może lepiej sobie poradzę bez ciebie. Dokładnie. A jeśli ktoś grzebał przy kartotece? I guess it's possible. Czemu mrugasz? Maybe I can give you another option. All right, hang on. I know that we do have a few female patients staying with us. There's Candace... What's her last name? Doolin. Candace Doolin. And then there's the Nakamori woman. I think her name's Jane. I don't recall offhand what they're here for, but it's a start. Super. Zabezpieczenia. Jeśli uda mi się znaleźć źródło problemów z komputerami, może mnie to doprowadzi do Mai. Tylko dwie pamiętasz? Off the top of my head, yeah. That being said, we don't usually have a lot of patients staying here at any one point in time. Most people can't afford it. No dobra, nie jest tego zbyt wiele. No dobra, zabezpieczenia. You're welcome to use the Ranger Station terminal. I'll enable admin access for you.
A, proszę bardzo. Co to za czerwony laser? Aha! Jakiś skan, tak? Pozwałeś z Jane Nakamori i pozwałeś z Candice Dulin. Poszukaj źródła zakłócenia systemu. Dobra, ale jak to? Potrzebuję wytropić Marka. Aha, bo to jest druga opcja. Ja teraz szukam Mai, a potem Marka. Okej, jasne, jasne, jasne. No to dobra, lecimy. Bierzemy się za szukanie Mai. Pszczółka Maja sobie lata. I ma tego jak łopata. Terminal strażników wolnych gwiazd. Dostęp administratora, no pewnie. Jestem po prostu genialnym administratorem. Dawaj, tryb administratora. Wybierz zadanie. Monitor zasobów konserwacji. Aktywne procesy. Zakłócacz wersja czwarta. Okej. Okay. Ktoś zakłócał, tak? No dobra. Drzwi, otwórzcie się. I tutaj mam coś znaleźć, tak? Cyfry. O, kradzież. No to lepiej tego nie brać, bo dostanę 2500 kredytów grzywny. A, tutaj jest safe. No bo nie powinni mnie znaleźć, jestem teraz niewidzialny. Safe, łatwy. Jak to wygląda śmiesznie. Lewitujący cyfrych. Bam. Pakiet brązowy, karta dostępu, wybij kredyty. Jestem poszukiwany? Jestem niewidzialny, halo. No elegancko. Tak to się robi. Pere. Tak to się robi. Terere, tak to się robi. Jestem VIP-em, jestem administratorem. Niedługo będę moderatorem, niedługo będę szefem wszystkich szefów. Bam. Już jestem kapitanem, jak chcę nic mówić. O, skurd! Holy Jesus. Czekaj, o. Pracowniczka kliniki. Co jej się stało? Potknęła się i wyrżnęła na śmierć. Kibel. W kiblu zawsze jest najciekawiej, ale to nie jest Outlast. Boom! FBI open up. Kto tu zostawił minę? Co? Pod nogami? Kto tak zostawia miny? Jakiś szaleniec tylko. Śrubokręt. No, jakbym ukradł śrubokręt, to już po mnie, nie? Skazany na dożywocie, przysięgam. Pilne, przeczytać natychmiast. Sekwencja deszyfracji zakończona. Maju, strażnicy są na naszym tropie. Znajdą cię, a wtedy żadne przyprane imię ci nie pomoże. Najlepiej będzie, jeśli gdzieś się zabunkrujesz. Idealnie nada się twój warsztat w starej kopalni asteroidowej w układzie Saharów. Jeśli musisz szybko zwiać, możesz wykraść jeden ze statków zapasowych kliniki. Wiem, że nie masz wiele czasu. Operacja już prawie zakończona. Dziękuję, że wszystkiego dopilnowałaś. A jeśli nie będę mieć okazji złożenia tych podziękowań osobiście, wiedz, że jestem dozgonnie wdzięczny za odwagę i wierność jednostce. Praca z tobą była zaszczytem. Major Hulk. W sensie Hul. Mamy się udać do układu Sucharów. Więc ja nie mogę się... Nie, czemu nie mogę podróżować z tego obszaru? Grono. Układ Sucharów. Czyli po prostu mój dom, nie? No teraz już mogę lecieć? Do układu Sucharów? Jedziemy. O kurde, jak się szybko steleportowałem. Co się stało? Boner. Nieważne. O, mogę już dokować tutaj z tego miejsca. No to dokujemy, bardzo. A te drzwi. Dziękuję. Co to takie dziwne miejsce jest? Trochę wygląda. O! Pogotowie medyczne z kliniki. Nie! To jest piłka do tego i tamtego, nieważne. Dawaj, przycisk za przyciskiem. O, z tyłu się zamknie, tutaj się otworzy. O. That's right. Your thermometer ain't broken. We are sub-zero. No cóż, no potem mam kombinację, żeby taką temperaturę przetrwać. O, wytłumiony rozjemca. Wow. Oh yeah, motherfucker. Ho, ho, ho. Kobalt. Ho.
Super, thank you. O, oczywiście przyciążony jestem. Dlaczego? Gro, zmuszasz mnie do noszenia takiego ciężaru. Nie jestem Pudzianowski. Nie uniosę. Można sobie wejść do góry, ale czy to ma sens? Czy to są drzwi, które zaprowadzą mnie gdzieś... O kurde! Ha! Co się dzieje, stary? Wszystko w porządku? Chyba troszeczkę... O, wow, wow! To jest elektryzujące. Co to? What, kurde jest? Co to jest? Co to kurde jest? Odłamko skoczek? Nie no, jak coś skacze na mnie, to ja umieram po prostu na zawał. Załatwiony? No, to wyśmienicie. Po to ci dałem tę pukawę, Revenant, która ma szybkostrzelność kosmiczną, ale jako, że mogę ci dać jeden pocisk i możesz z niego korzystać w nieskończoność, no to ta broń jest dla ciebie po prostu idealna. Rozumiesz to? Idealna. No, a jak ktoś robi, no i co dalej? Okej. Bam! Cut pines, ale wymyślili. No, powiem szczerze, fajne. Okej. To jest tyle z plusów tej gry. Boom, raz. Wow! Boom! Co się dzieje? Porąbało cię, stary? Wyskanowałem cię. Wyskanowałem na wylot. Mój Boże, kryształy. Czy to jest kryptonit? Aha. A, kamera ochrony jest uszkodzona? Ha, niesamowite. Tego się nie spodziewałem. To kompletnie mnie zaskoczyło. Mamy się dostać tam na dół. No dobra, to zjeżdżam na dół. Przycisk. No cóż, sam. Żegnaj. Zostałeś sam. Sam? Aha. Boom! Wow! Porąbało cię? Boom! Hua! Uwaga! Kurde! Buona sera! Chodź tutaj! Pam! Oho! Co tam? Skoczki! Leży. Chciałbym, żeby ta broń była szybsza. Boom! Hol, dostał krytyka! Wow! Boom headshot! W coś, co ma... głowę? No pewnie, że to nie jest koniec. Stary! To jest dopiero początek. Wow! Jak śmiesz! Jak po prostu śmiesz! Za pół godziny go może rozniosę, nie? Ta strzelba nigdy nie zawodzi. Nigdy nie zawodzi, zawsze jest idealna. Aha. Boom! Co to kurde? Boom! Co ty jesteś, mały Transformers? Czemu oni mają tyle pasków życia? Co to ich porąbało? Jak to mi chodziło? Gdzie on jest? Załatwiłem go? A gdzie jest w ogóle sam? Aha, okej. Dobra. Wszystko jest git. O, ciepło pijec. Mogę otwierać szuflady w tej grze? Sama się wysunęła. Dziwne. I lekko przerażające. Nie wiem, czy ja jestem w jaskini, nie? Kopalni, czy w jakiejś nawiedzonej kopalni. Nie wejdę tutaj, bo potrzebuję, właśnie, użyć tego tutaj, komputerka. Wszystko jasne. Okej, otwieramy drzwi. Dziękuję bardzo. Okej, stary, rozpędzam się jak Adam Małysz. Kurde, pip, pop. Nawet nie dotknąłem ziemi, a prawie że doleciałem. Przycisk. A, zamknąłem sama. No cóż, sam musisz znaleźć inną drogę. Zapewne znajdziesz drogę teleportacji, ale wiesz, spróbuj się trochę postarać. Aha. Boom! Boom! Co mnie strzela? Tam? Ciu! Ciu! Granatnik. Kocham cię, stary. W sensie... Co tu się stało? Odrzuciło mnie, czy co? What the hell? Dziwne dźwięki wydają te kryształy. Czy to mi miesza w głowie? Nie wiem, co ja robię. A to jest paskudne. Co to jest za żuk? Tak to jest, jak się robi jakieś różne porąbane eksperymenty i bada się różne stworzenia, a potem tutaj się rozchodzą po tym miejscu i atakują niewinnych, prawych i porządnych ludzi. Problem jest taki, że
Okej. Mam zejść na sam dół? Chyba tak? Oby tak było, bo jak nie, to nie wrócę tam, nie? Please, gro. Nie rób mi tego. Boję mi się. Sam! Gdzie jesteś? Sam! No i zostałem sam, nie? Co to jest za jakiś plus? Coś tutaj żuje. Co to tutaj się... A to? To jest ten Morrowind? Gin! Mlaskaczu! Bam! Sniper Elite 10. Nie, proszę bardzo. Taki robot, a się spierdzielił z góry i w końcu zginął. Proszę bardzo, kobelt. Wydobywa. Aha. Tutaj jakieś przejście jest. Dobra, przełącznik. Ale nie tak. Jest raz. Trudny zamek, no to i tak go nie otworzę, więc muszę go sobie odpuścić, bo mi tak bardzo zależy na otwieraniu zamków, że będę płakał, ale później. Po odcinku. O kurde! Oj, sam! To nie jest twój dzień? No, patrz. Boom! Ha! Ale go skasował, nie? Przecież, aha, więcej ich tam jest. Chciałbym, żeby tu była królowa, proszę. To jest dosyć fajne walczenie z takimi wielkoludami. Albo to jest max, jak mogą urosnąć, nie? No jeśli tak, to będę zawiedziony, nie? Tyle tych robali jest. Odłamku skoczków, a żeby nie było królowej, to wstyd. Albo jakoś skądś powstały, nie? Nie, znowu zeskok na dół? Nie bez powodu... Ej! Do mnie strzelasz? Ty kurde frujesz, jak ja ci zaraz powiem coś. Czekaj. Sekunda. Jezus Maria, ile to jest. Aj, aj, aj. Tralalaj. Dobra. Potrzebuję gdzieś znaleźć miejsce, gdzieś będę mógł ukryć, okej? Okay? Byłoby dosyć miło. Zbyt dużych to jest. Nie wiem, czy podołam. Dobranoc. Potrzebowałem tylko zejść na dół. A ty co tu robisz? Co to jest? Co mnie bije? O, dostał. Jep. Ajajaj. Ale dostałem ci strzała. Robocie. Ja mam kolegę Vasco i on powiedział, że przyjdzie swoim 50-levelowym wojownikiem i ci skapie dupsko. Do kogo ty strzelasz? Strzelasz w ten. Gdzie to są przeciwnicy? A tam jest wieżyczka. Myślałem, że to jest księżniczka. Ten exp będzie mój. Następna. Haha, krytyk ci. Ła. Bam. Hehehe. Tak to się robi. Tak to się robi. Perer. Nie, dajmy po prostu, niech roboty nas zniszczą, nie? Stary, w co ty strzelasz? A, faktycznie trafia, ale jaja. Ale nie dostałem expa. Czemu nie dostałem expa? Przecież gości jest mojej drużynie, Zepsuty przełącznik, dotknij. Kurde, Chryste. Boże. Kurde, no, chciałem zobaczyć, co się stanie. Nie myślałem, że będę mógł to jakoś naprawić, nie? Nie sądziłem, że wybuchnie. Muszę otworzyć tą wielką bramę, tak? Też pewnie. Rąbnie mnie, oczywiście. Na szczęście mam tu eleganckie schody. Co ty sobie wyobrażasz? Ha? Co to ma być? Za atak na niewinną osobę? Bezbronną? Widzę, że ponownie muszę użyć mojego wielkiego lasera. By rozwalić to coś. Ale skoro piszę cut pins, to tnę, okej? Okay? Cut to cut. Aha, Maya Cruz, proszę państwa, idzie. Wow, porąbało cię? Co ty kurde? Wybuchowa kobieta. Porozmawiaj z Maya Cruz? Cholera, a jednak. Niestety, no to klęcz syna na kolana. Jak wstaniesz, to staniesz znowu strzała. Jak wstaniesz, to dostaniesz. Okej, okay, proste. Okej, okay, Maya, gdzie jest Gucio? Well, what are you waiting for? Finish it. Nie jestem tu, by cię zabić. Ale czekaj, bo żeś wstała i nie mogę nakręcić kamerą. Czy Ivan wyszedł? What? Leaving already. Nie, muszę poprawić kamerę, Maya. Well. Dobra, wiem. Wygląda na to, że bardzo chcesz umrzeć. Dlaczego pierwsza przejmuje ziemię uprawną?
Pierwsza musi mieć bazę. Gdzie ona jest? Yeah. We've got a base, a good one too. Spend months of my life getting that place up and running. As for where it is, you're going to have to figure that out on your own. No to się dowiem, no proste. Dlaczego pierwsza przejmuje ziemię uprawną? That's what we were hired to do. The pay was good too. But the best part was getting to stick it to the people who turned their backs on us. Wracając do bieżącej sprawy, kto i dlaczego zatrudnił pierwszą? I can't wait until you find out. Więc chodzi o zemstę. Of course it is. We spent 20 years behind bars because our leaders got scared and called off our attack just when we had the battle won. And did the people of the Freestar Collective that we fought and died for come to our defense? No. They did nothing. Nothing! Ah. Well, now they can die. Just like most of our unit did. Okej. Wracając do bieżącej sprawy. Fine. I ain't feeling conversational anyway. Nie jestem tu, by cię zabić. Wygląda na to, że bardzo chcesz umrzeć. Of course I ain't. What kind of fool would be eager to die? No myślę, że ktoś by się znalazł. You're stupid enough to deny what's inevitable. I wish I were. How about I make this real simple for us both? I've got maybe a few weeks to live and I ain't spending them behind bars. You want to put an end to me here and now? Then fine. Get it over with. Life's kicked me around enough as it is. But if you want to let me die on my own terms, then leave me in peace. Nie odejdę, dopóki nie zdobędę informacji o pierwszej. Jak życie cię skopało? Co to za pytanie? No ale dobra, pytam. I've been abused or abandoned by everyone I ever got close to. Gave up on people and put my faith in machines instead. Wasn't until I came to the First Cavalry and met Major Hull that I felt I could trust someone again. Nie odejdę, dopóki nie zdobędę informacji o pierwszej. Well, how about a test? Rangers are known to be handy with a gun. But here's a problem you'll have to solve with your brain instead. I've encrypted it. Huh? If you can crack it, you'll learn something useful. Now get out of here. And leave me in peace. Daj Aleksowi tabliczkę, okej. Okay. Przykro mi, ale niestety. Mam to gdzieś. Grab everything useful. No dokładnie, wziąłem. Po pierwsze, to koleżanka już wypisała sobie od początku wyrok na siebie śmierci. Dlaczego? No dlatego, że nas zaatakowała robotami z każdej strony. Mogliśmy zginąć. I co? Mamy z tego powodu powiedzieć, a spoko, wiesz co? Zdarza się. Nie, nie zdarza się. O, proszę bardzo, winda. Dolne piętro. No to zjeżdżamy. I know what a guy, right? Udoskonalony Grendel, Tesli, rozjuszenie, każde kolejne trafienie zadaje więcej obrażeń. A dawaj. Are you training for some sort of weightlifting competition? Tak. Czemu masz z tym problem? To ja dźwigam, nie ty. Przycisk. Ktoś wyjdzie, czy tak po prostu się sobie wyjdę bez żadnego problemu? Dobra, stary. Mam dla ciebie coś do odszyfrowania. She's probably right. Hey there, deputy. Way I hear it, you've been keeping busy jumping from one side of the Freestar Collective to the other. How do you like the job so far? Miło jest w końcu poczuć, że moje czyny coś znaczą. Jakoś tego nie czuję. Nadal nie mam pewności, to dla mnie. To bez znaczenia, zależy mi tylko na likwidacji pierwszej. Well, with an attitude like that, I sure wouldn't want to be one of them. So, what brings you by? Nie, tak przyszedłem po prostu się przywitać. No jak myślisz, po co tu przyszedłem do ciebie? Jak postępy w łamaniu szyfru pierwszej? It's going well so far. I think I'm close to a breakthrough. With enough data, I'll be able to tell you everything they're up to. Mam dla ciebie kolejną zaszyfrowaną tabliczkę. Proszę, twardziel... No, jasne. Bam. Well, well, what do we have here? Well, this is new. Po chińsku? Very interesting indeed. I'll see what I can do.
If you can get me another one of these, it'll give me more context for the encryption and should speed things up. In the meantime, you be careful out there, deputy. From what I've heard, these mercs mean business. Mhm. 8300. Co oni mają z tym 8300? Znam chyba jakieś osiągnięcie. Nawet mnie to nie interesuje. Puste gniazdo, pokaż. Próbuję wytropić Marka. Okej, dobra. Ale Markiem Polo zajmę się w następnym odcinku. Także dzięki wszystkim za oglądanie. No i do następnego. Siema.